tak zwana szara rzeczywistość. Kibiców, czy trzeba przepraszać? Myślę, że kibice są inteligentnymi ludźmi, bo tak się zachowywali w większości meczy i nie podlega to dyskusji, że rozumieją wszystko. No, umówmy się, że życie prywatne jest najważniejsze, a rodzina to już w ogóle nie ma o czym mówić. Zbyt daleko mi tutaj, a zbyt mam poukładane życie na Śląsku i nie dało się przekonać. Nie ukrywam, że próbowałem przekonać rodzinę do wyjazdu do Suwałk i zamieszkania. Niestety tą batalię przegrałem, może lepiej tą jak mecz z Rakowem. Ale korzystając z okazji, za ten krótki okres czasu chciałem podziękować zarówno pracownikom klubu, zawodnikom, panu prezesowi Mazurowi wyjątkowo, pracownikom, którzy są niewidoczni, ale robią wspaniałą robotę, mają się obiekt, dbałość o to wszystko, co tu jest, bo to jest piękne miejsce, warunki są ekstraklasowe. Tu można powiedzieć, że spokojnie każda drużyna ekstraklasowa byłaby zadowolona z warunków pracy i myślę, że to jest ogromny atut, to trzeba wykorzystać i mój następca, mam nadzieję, z taką samą przyjemnością będzie tu pracował i zrobi wiele dobrego dla drużyny, klubu i miasta. Ta wizytówka, jaką są Wigry Suwałki, w ostatnim meczu pokazaliśmy, że potrafimy chyba najlepszą reklamę dla miasta zrobić i nie wyobrażam sobie, że ta współpraca na poziomie miasto, klub nie będzie jeszcze bardziej rozwijana, bo nie ma łatwiejszej i lepszej reklamy jak sport, a piłka nożna w tym okresie się obroniła. Oczywiście mamy inne dyscypliny i też trzymamy za nich kciuki, oby ten sport suwalski, który dzisiaj święci triumfy, był rozwijany i dalej szedł do przodu. Na razie, żeby nie było niedomówień, no żadnych propozycji nie było, nie byłoby to też argumentem. Tak naprawdę, całkiem szczerze, to wracam do domu po prostu i mam tam parę tematów do załatwienia organizacyjnych. Wspomniałem już wcześniej, dużo o tym mówiłem, podzieliłem się wiedzą w zakresie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zbudowanej na naszym terenie przez moją osobę i moich przyjaciół. Prosperująca instytucja, o którą trzeba też zadbać. Nie wolno tego samemu sobie zostawiać. Co prawda są tam fachowcy, którzy o to dbają, ale pańskie oko konia tuczy. I tak samo dzieląc się tą pasją, bym powiedział, którą tam stworzyliśmy, podzieliłem się tutaj z ludźmi, którzy pracują w akademii, z ludźmi, którzy chcą iść do przodu, ludźmi, którzy chcą profesjonalnie trenować, ludźmi, którzy widzą w tym sens, aby szkolenie dzieci i młodzieży było przyszłością Wigier. I to doceniam, dlatego ta współpraca, ten podział, podzielenie się wiedzą i doświadczeniami, aby to wszystko mogło w perspektywie lat rozwijać się w Wigrach, żeby nie było tego typu sytuacji, że zawodnicy są w klubie, później szybko odchodzą. Niech to są dzieci Suwałk, które reprezentują ten klub. Ale na to trzeba czasu. Pomysł jest, myślę, że pasja w ludziach jest, klub to czuje. Teraz tylko zaufanie i o to bym prosił, czyli o ten komfort czasu dla pracowników, aby mogli to stworzyć. Myślę, że następna osoba, jaka przyjdzie, to będzie fachowiec, który na pewno sobie poradzi i nie trzeba mu żadnych uwag czy jakiegoś doradztwa sprzedawać, po prostu być sobą, bo to miejsce jest szczere, to miejsce pachnie chlebem, czyli taką rodzinną atmosferą i tutaj nie trzeba się zgrywać na osoby trzecie, trzeba po prostu być sobą. Natomiast ja mimo wszystko jestem spokojniejszy. Ten sezon dał tyle doświadczeń wszystkim związanych z Wigrami i tyle wiedzy, plus zawodnicy, którzy zostaną, a zostaną zawodnicy, którzy będą reprezentować Wigry Suwałki w rozgrywkach pierwszoligowych. To doświadczenie będzie procentowało w następnym sezonie na pewno. A ku tego oklei się to kolejnymi osobami, które muszą pasować do koncepcji, muszą pasować do mentalności tego klubu. To muszą być walczaki, którzy będą mimo wszystko mieć wypracowany w głowie system walki za klub, za drużynę, za samego siebie. Także to powinno przyświecać w kolejnym sezonie i myślę, że stanie się to wizytówką na lata, a jeżeli młodzież dojdzie w najbliższym czasie do tego wszystkiego, no to zazębi się to w całość i będzie to rozwiązanie systemowe, a nie tymczasowe. Także tyle z mojej strony. Wiadomo, że kilku zawodników zawsze odchodzi, to nie podlega dyskusji, no ale doświadczenia z walki o utrzymanie powodują, patrz, Piast Gliwice, rok temu na tej porze w ostatniej kolejce utrzymali się w Ekstraklasie, a dzisiaj są mistrzem Polski. Wszystko jest możliwe w piłce, warunek jest jeden, trzeba systematycznie, uczciwie
i z pasją podchodzi do swoich obowiązków w klubie. Jak namówię żonę na wyjazd na kilka dni urlopowych, myślę, że to jest chyba najbliższy termin. Czuję ukryty podtekst w pytaniu. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w zakresie sportowym. Natomiast zawsze będę tu wracał z rozrzewnieniem i z nutą niesamowitych przeżyć. Chcę to też zaszczepić mojej rodzinie, która musi to miejsce zobaczyć, nie podlega dyskusji. Jedna z piękniejszych okolic w naszym kraju.